Stefan Korboński, adwokat i polityk polski, związany z ruchem ludowym, między innymi z wybitnym politykiem Maciejem Ratajem przed wojną. Po wybuchu II wojny światowej współpracował z ruchem podziemnym, przede wszystkim z kierownictwem walki cywilnej, którą kierował przez długi czas. Odpowiadał również za łączność radiową z władzami polskimi w Londynie. Aresztowany latem 1945 roku, został wypuszczony na wolność i podjął działalność polityczną wspólnie ze Stanisławem Mikołajczykiem, próbując odrodzić Polskie Stronnictwo Ludowe. Wziął udział w wyborach, jak wiemy, sfałszowanych, znalazł się w Sejmie. Jednak w 1947 roku jemu, podobnie jak wielu innym ludowcom, groziło aresztowanie, w związku z czym zdecydował się na ucieczkę z kraju. Poza krajem znalazł się również Stanisław Mikołajczyk, ale ich drogi jednak się rozeszły. Korboński założył Polskie Stronnictwo Ludowe, Odłam Jedności Narodowej, związał się z Radą Polityczną i zaczął działalność polityczną na forum Zgromadzenia Europejskich Narodów Ujarzmionych, które powstało w 1954 roku, którym kierował przez wiele kolejnych lat. W latach 50. Stefan Korboński inspirował śledztwo prowadzone przez Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie katyńskiej. Przypominał o sprawie polskiej, mobilizował Polonię w różnych sprawach związanych z Polską. Został pochowany w Doylestown, takiej polskiej Częstochowie, a jego prochy po śmierci zostały sprowadzone do Polski. Pozostawił po sobie świetne książki w imieniu Rzeczypospolitej, w imieniu Polski Walczącej, gdzie opisywał zarówno losy podziemia, jak i polskiej emigracji po wojnie. Nie znamy pojęcia, mówił